Elias Aslaksen odpocznienie Boże. Wstęp. Bóg jest zawsze odpocznieniem. I dlatego ten, kto jest w Bogu, jest zarazem w odpocznieniu. Ale mimo że Bóg jest odpocznieniem, stale czujemy działanie Jego mocy. Tak. On jest bowiem tym, który według upodobania sprawia w nas i cenie i wykonanie Filipian 213. Tak samo człowiek, który jest w Jego odpocznieniu, może zdziałać wiele i z wielką mocą. Władza grzechu nad człowiekiem sprawiła, że sprawdza się poniższe przysłowie. Z dużej chmury mały deszcz. Jednakże człowiek, nad którym grzech stracił władzę i tym samym w sercu jego zapanował pokój Boży, więcej może zdziałać swoim milczeniem niż inni wieloma słowami. Nasz stosunek do grzechu albo to, że nie wzrastamy w Jezusie Chrystusie pokazuje i dowodzi lepiej niż cokolwiek innego, iż jesteśmy lub nie jesteśmy. W odpocznieniu Bożym. Można powiedzieć, że zdradza to, jakiego ducha dziećmi jesteśmy. Celem naszego najświętszego powołania jest boska natura, a więc to samo, co doskonałe odpocznienie Boże. Zastanów się przez chwilę nad 1. Przeciętnym grzesznikiem, 2. Przeciętnym religijnym grzesznikiem obaj reprezentują to samo jaskrawe przeciwieństwo odpocznienia bożego 1 albowiem do odpocznienia wchodzimy my którzy uwierzyliśmy hebrajczyków 4:3 nie jest napisane wejdziemy do odpocznienia ale wchodzimy jako pozytywne stwierdzenie tym samym wyraźnie powiedziano, że o ile nie jesteśmy w odpocznieniu, oraz o ile nie jesteśmy w nim w coraz większej mierze, to nie doszliśmy do tej wiary, o której tu jest mowa. I to niezależnie od tego, co byśmy twierdzili na temat naszej wiary. Jak bardzo wątpliwy jest nasz udział w tej żywej i ożywiającej wierze, widać szczególnie wyraźnie z tego rozdziału, który nie ma sobie równego. Przeczytajmy wiersze pierwsze i drugi oraz następne. W Wierszu drugim czytamy: lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Hebrajczyków 4:2. Przez żywą wiarę Słowo stapia się z nami. Stajemy się więc jednością ze Słowem, jednością z Bogiem. Zaiste jest to prawdziwe odpocznienie. Automatycznie znikają wszelkie niepokoje serca i umysłu, obawa, że jest się w niezgodzie ze Słowem, że się przeciw niemu buntuje, nawet nie zawsze ustami, ale po prostu w codziennym życiu w praktyce. W odpocznienie Boże wchodzimy automatycznie wtedy, gdy coraz bardziej stapiamy się ze słowem z sprawami ożywiającego ducha. Dlatego niewypowiedzianie wielkie, wspaniałe i cudowne odpocznienie Boże odzwierciedlające samą istotę Boga w czasach ucisku i w dniu gdy spotyka nas nieszczęście oznacza zawsze zwycięskie życie. Tak gdy dana nam zostaje wielka łaska, szczęście i pomoc, trudno jest nawet uwierzyć własnym zmysłom, że jest się naocznym świadkiem takich faktów. 2, jak przysiągłem w gniewie Moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Hebrajczyków 4,3 Nie wejdą do odpocznienia mego, Hebrajczyków 4,5. I wszyscy, Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi. Wasze życie nie będzie zwycięskie, w której poprzysiągłem Was osiedlić z wyjątkiem Kaleba i Jozłego. Czwarta Moryszowa, czternasty rozdział, 29,3 dziewiąty wiersz. A ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, w nawiasie wspaniałe życie we wspaniałym królestwie, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, niektórzy do niego wejdą. Hebrejczyków 4:6. Starajmy się wtedy usilnie. Nawiasie, ponieważ jest to takie trudne, wejść do owego odpocznienia Hebrajczyków 4.11. Jakież to jest śmiertelnie poważne, jak wyraźnie ukazane naszym oczom, a mimo to przed większością tych, którzy wierzą w pojednanie przez Jezusa Chrystusa, pozostaje zakryte, zapieczętowane siedmioma pieczęciami. Największym błędem, jaki możemy popełnić, jest przesuwanie tego cudownego wybawienia spod władzy grzechu na czas, w którym będziemy żyli już na tamtym świecie. Zamiast tego powinniśmy wierzyć Słowu Bożemu i tym samym, wierząc w to Słowo, mieć udział w cudownym odpocznieniu Bożym już teraz, podczas gdy jeszcze przebywamy w tym ciele śmierci. 3. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Hebrejczyków 4:12. Tu w tym cudownym rozdziale o odpocznieniu otrzymujemy wreszcie dokładniejsze wyjaśnienie, co ono znaczy. Dane nam jest Zrozumieć, jak to się dzieje, jakim kosztem, że tak wybitnie niespokojne istoty, jakimi wszyscy, jeden bardziej od drugiego jesteśmy według ciała, mogą jednak prawdziwie wejść do pełni odpocznienia Bożego już teraz, na tym niesprawiedliwym, złym, skłóconym świecie. Słowo które wierzymy i z którym mamy się stopniowo stopić w jedno, rozdziela ducha i duszę, to znaczy uśmierca w nas to, co jest według ciała. Tym samym uciszamy się wewnętrznie. Koniec z szemraniem i skargami, z protestem i sprzeciwem. Nie ma już w nas gniewu, zawiści, nienawiści, żadnych trosk, porządliwości, pełnej pychy, nadziei. A więc nie ma też żadnych rozczarowań. I tak my, którzy posiadamy tę żywą wiarę, kroczymy wciąż głębiej w odpocznienie Boże. 4. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Galacjan 2,20. To jest klucz do osiągnięcia odpocznienia Bożego. Jeżeli wierzymy temu słowu, co niestety nie jest powszechne, to w oczywisty sposób wchodzimy do odpocznienia Bożego. Ta prawda zawarta jest już w samej treści tego słowa, jednakże właśnie tej treści powszechnie nie daje się wiary. Odrzuca się ją zamiast wierzyć, i tym samym odrzuca się wspaniałe zbawienie od wszelkiej niedoli wyklucza samego siebie z odpocznienia Bożego do którego wejdą niektórzy obyś drogi słuchaczu był jednym z tych niektórych czyż nie lepiej jest wejść do odpocznienia niż pozostawać w tym złym przykrym przez samego siebie z powodu niewiary zawinionym niepokoju prawda jest prosta i jasna Wszelki niepokój leży w naturze starego człowieka, jeżeli poprzez żywą wiarę w Słowo zostanie on naprawdę ukrzyżowany, Rzymian 6:6 i zewleczony Efezjan 4,22, to z natury rzeczy niepokój przeminie i nastąpi pokój. Jeśli o to chodzi, ogromnie znamienne jest wyrażenie używane w nekrologach. N.N. wszedł do odpocznienia Bożego. Możemy uznać, że słowa te trafnie obrazują wielką tajemnicę, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu Rzymian 6, 7. Wielką, a z powodu niewiary tak mało znaną tajemnicą jest mianowicie to, że można umrzeć, żyjąc jeszcze w tym ciele, że istnieje możliwość abyśmy umarli dla grzechu a tym samym dla wszystkich tak licznych niepokojów serca i umysłu jeszcze wtedy gdy ciało nasze istnieje i działa w niewoli przemijania dusza i duch nie przynależą bowiem do siebie sprawa słowo rozdziela je jedna część zostaje wtedy wyłączona i możemy mieć nadzieję że w prędce pozbędziemy się na wieki również tej drugiej części jeżeli można o człowieku prawdziwie powiedzieć, że za życia wszedł do odpocznienia Bożego, to zaiste nie może mu być nic większego w tym życiu sądzone. 5. Pan mówi, że chce stworzyć owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój, pokój. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierz mu i błoto, nie mają pokoju bezbożnicy, mówi i Bóg. Izajasz 57, 19 do 21 wiersza. To jedne z najbardziej znamiennych wierszy w Biblii. Tak jest z bezbożnymi, ale co gorsza, tak jest również z większością, ba prawie bez wyjątku, członków różnych społeczności kościelnych którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowo nie pomogło im z tego samego powodu, jak i podanie z Hebrajczyków 4.2. Gdyby uwierzyli na przykład w słowo, jakie czytamy w Rzymian 6.6, 6, Galacjan 2.20 oraz wiele, wiele innych miejscach, byliby dzięki temu już dawno wprowadzeni w nieustające odpocznienie Boże. Mimo Niezadowolenia i niepokoju panującego w świecie, w nich zapanowałaby głęboka cisza. Jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, jakże prawdziwe są to słowa, i jak trafiają w sedno. Dlaczego nie może? Dlaczego ludzie nie mogą się uspokoić? Z powodu grzechu i bezbożności, jakie w nich panują, wrze w nich, jak w kotle czarownic. Ale co to jest właściwie? Co stoi im na przeszkodzie w uzyskaniu spokoju? Lepiej byłoby spytać, co im nie stoi na przeszkodzie, gdyż przeszkadzają im wszelkie możliwe sprawy i wszyscy możliwi ludzie. Takim się przynajmniej wydaje z powodu ich własnej bezbożności. W gruncie rzeczy bowiem na przeszkodzie naszemu szczęściu i spokojowi stoi tylko jedno, a mianowicie my sami. To nasz stary człowiek jest tym, który nie chce i nie może się uciszyć, poddać, żyć w pokoju i pełnym zadowoleniu. A jakąż cudowną mamy możliwość odejścia od tej ustawicznej pogoni i od tego niepokoju krzyż i śmierć Chrystusa. Nie tylko on został ukrzyżowany i umarł za moje grzechy, ale również ja, mój stary człowiek, został ukrzyżowany z nim razem. Cudowne odejście ku wiecznemu pokojowi. 6. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potknął. Psalm 119, wiersz 165. Pomyśl tylko, dla takich ludzi nie istnieją żadne przeszkody ani żadne zmartwienia. Nie ma nic, żadnej rzeczy, o którą mogliby się potknąć, ani żadnego człowieka, przez którego mogliby wpaść w gniew. Natomiast bezbożny, który kocha samego siebie zamiast zakonu ducha, Rzymian 8, 2, Bezustannie potyka się i wpada w gniew z powodu wszystkich i wszystkiego, co tylko staje w poprzek jego cielesnych zachcianek i pragnień. Takich ludzi nigdy na tym złym, niedoskonałym świecie nie brakuje. Ich obecność służy naszemu doskonaleniu i wystawia nas na próby, aby nasza wypróbowana wiara, jak mówi Piotr, okazała się cenniejsza i zastępy niebiańskie weseliły się z tego powodu. Na przykład niesprawiedliwie potraktowany bezbożny wpada w gniew, kocha bowiem swoje pieniądze i swój honor, a został ich pozbawiony. Natomiast dziecko Boże nie troszczy się o tak błahe sprawy, kocha bowiem Słowo Chrystusowe, zakon ducha i wolę Bożą. A co mówi na ten temat Słowo Boże, to samo Słowo, które człowiek Boży z całego serca kocha. I z którym przez wiarę stapia się w jedno. Oto na przykład, czemu raczej krzywdy nie cierpicie. 1 Koryntian 6, 7. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za Was, zostawiając Wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. 1 Piotra 2, 21. I to właśnie. Umiowanie i przestrzeganie Jego prawa, posłuszeństwo Jego Słowu jest tym, co w serca i umysły wnosi spokój, pokój i radość. A to z kolei jest przeciwieństwem gniewnego niepokoju. Bogu niech będzie chwała. 7. Ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za walką. Psalm 120, wiersz 7 Jakież to godne uwagi świadectwo. Pokój i odpocznienie otrzymujemy dzięki temu, że stajemy się jednością z prawem Bożym i z ożywiającym duchem, że miłujemy Słowo i jesteśmy Mu posłuszni. A to, co przepełnia serce, musi być wypowiedziane. Posłuchajmy tylko słów Psalmu 119 wiersz 13, wargami swymi: opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. Tak powinni mówić, zgodnie z prawdą wszyscy kaznodzieje, a cały zbór powinien móc to potwierdzić. Jeżeli to, co się zwiastuje, jest wskazaniem z ust Bożych, to kimże są owi ci, którzy wszczynają wojnę? To zupełnie jasne, są to ci wszyscy, którzy porządliwości swoje miłują bardziej niż Boga. Ci wszyscy, którzy wolą żyć samowolnie niż zaprzeć się samych siebie i czynić wolę Bożą. Ludzie buntują się właśnie przeciwko prawom ożywiającego ducha, przeciwko tym przykazaniom, które uczniowie Jezusa ponieśli w świat, czyniąc uczniami wszystkie narody, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Mateusz 28:20. 8. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę, jak dziecię odstawione od piersi, u swej matki tak we mnie spokojna jest dusza moja. Psalm 131, wiersz 2. Co on mówi? To brzmi niewiarygodnie, a jednak możemy wierzyć temu człowiekowi, któremu Bóg wystawił tak nadzwyczajne świadectwo, że jest on człowiekiem, którym Bóg ma upodobanie. Jeżeli w Starym Przymierzu, zanim spełnione zostało dzieło Chrystusa, utoronowana dzięki Jego ciału nowa, żywa droga i posłany Duch Święty jako mieszkająca w nas niebiańska moc, jeżeli zatem w Starym Przymierzu Dawid mógł uciszyć swoją duszę. Jak ucisza się dziecko odstawione od piersi matki, to ileż my możemy uczynić, mając do dyspozycji dzięki Nowemu Przymierzu pełnię łaski i nadnaturalną moc. Wyobraźmy sobie to odstawione od piersi dziecko, którego desperacko i wrzaskliwie objawiona chęć i pragnienie znalezienia się znowu przy piersi matki, co było najlepszym i najbardziej umiowanym przez niestanym, jakie znało, zostało na zawsze ukojone. Leży ono teraz ciche i uśmiechnięte, mimo że matka nie daje mu już więcej piersi. Co powiesz na to, drogi słuchaczu? A zważmy, że działo się to jeszcze za czasów? starego przymierza. Nie było jeszcze wtedy słowa o naszym starym człowieku, który został ukrzyżowany razem z Chrystusem. Nie było też czwartego rozdziału listu do hebrajczyków, ani wielu innych drogocennych słów i wszystkiego, co napełnia nas mocą i co teraz dopiero stoi do naszej dyspozycji. Jak to jest z Tobą, drogo okupiona duszo człowieka, który teraz słuchasz te słowa? Czy dzięki Bożej łasce i mocy doprowadziłeś przez żywą wiarę swoją duszę do uciszenia? Czy panuje w niej absolutna cisza wśród wciąż występujących i wciąż nowych trudności tego życia, tak zewnątrz, jak i poza małżeństwem, domem, zborem, zarówno w otoczeniu wierzących, jak i niewierzących? Nie istnieje absolutnie żaden powód, aby było inaczej. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, mówi Jakub, ba jest wprost przeciwnie. Gniew ten pogarsza jeszcze sprawę, obojętnie jaka ona jest. Bądź tylko cicho, Pan sam będzie za ciebie walczył, jeżeli to będzie konieczne. I Bóg zrobi to we właściwy sposób, chwała imieniu Jego. Ta nasza burząca się dusza może zostać w Jezusie Chrystusie doprowadzona na zawsze do milczenia. Czy wierzysz w to, czy też nie? A dlaczego nie miałaby być doprowadzona do tego? Wszakże dotychczas robiła tylko same zdrożne rzeczy. I możesz w swojej pełnej pychy zrozumiałości wciąż na nowo próbować budowania zamków na Lodzie coś tam uprzątniesz, to i tamto doprowadzisz do porządku, i mówisz, no teraz będzie zupełnie inaczej. Ale na wszelki wypadek przeczytaj sobie najpierw Psalm 131 od początku do końca 10, 20, 30 razy. Może wtedy nie będziesz zaczynał rzeczy, które z całą pewnością są dla Ciebie zbyt wielkie. Wyniknie z nich tylko jeszcze większe zgorszenie, które przyniesie Ci hańbę i szkodę my, którzy wierzymy, wchodzimy do odpocznienia Bożego, czy Ty również, drogi przyjacielu? 9. Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. Przypowieści 21.30 Wszelkie protesty, sprzeciwy, mędrkowanie, krytykowanie i używanie swoich zdolności przeciwko Bogu, Jego prawom, przykazaniom, przeciwko Jego słowu i kierownictwu są niczym innym jak głupotą działającą na własną szkodę, a nawet na własną zgubę. Jeżeli mamy odrobinę mądrości, to jest ona nam dana przez Boga oczywiście na to, aby żyć w harmonii z Bogiem, a nie żeby z nim walczyć. Królestwo Boże nie stoi w sprzeczności samo z sobą. Dlatego nie ostoi się żadna mądrość skierowana przeciwko Panu, nieograniczona jest natomiast mądrość dana nam przez Pana i dla Pana. Dlatego też uwierz słowu i zrezygnuj raz na zawsze z zrozumiałego mądrzenia się, które ci przeszkadza, opóźnia zrozumienie i tym samym przynosi Ci szkodę wejdziesz wtedy do cudownego odpocznienia i szczęścia w Bogu Iluż niepotrzebnych zmartwień utrapień i mąk oszczędzisz sobie dzięki tej mądrości lepiej jest mieć jedną garść pełną a przy tym spokój mówi mądry Salomon kaznodziei 4:6 a wyobraź sobie doskonałe odpocznienie boże wszystkim ludziom a więc i tobie brakuje spokoju i wszyscy odczuwają brak doskonałego odpocznienia Bożego w takim stopniu, w jakim w sercach panuje niewiara i bunt przeciwko Bogu. Każdy grzesznik, religijny czy świecki, podobny jest do osoby chorej umysłowo, która stara się dręczyć siebie samą. Jakość skierowanej przeciwko Bogu mądrości tego świata widzimy najlepiej na przykładzie tego co uczynili słudzy Boży za czasów Jezusa swego własnego najlepszego prawdziwego przyjaciela Pana chwały Bożej skazali na ukrzyżowanie poza murami Jerozolimy razem z dwoma zbójcami mordercami zgodnie Zarozumiałą mądrością, rozumem i zamysłem tych ludzi było to najwłaściwsze i najdoskonalsze, co mogli uczynić. Twój najmniejszy nawet sprzeciw wobec Boga, drogi przyjacielu, powstaje w oparciu o mądrość tego samego gatunku, co mądrość arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych rady, mądrość, która kazała im tak postąpić owego pamiętnego dnia. Zaiste. Niezbyt to chwalebne gdy idziesz w ich ślady My którzy wierzymy odrzucamy na zawsze taką głupotę i wolimy wejść do odpocznienia Bożego dobrze jest tam przebywać 10 Mateusz 10 rozdział od 28 do 31 wiersza Jest to jedno z najprostszych a tym samym najlepszych i z największą siłą przemawiających miejsc w Piśmie. W najwyższym stopniu nadaje się też do tego, aby wprowadzić nas w głębokie odpocznienie Boże. Przypominam sobie, jak już od czasów mojej młodości słowo to silnie na mnie oddziaływało. Warto szczególną uwagę poświęcić tym prostym, cudownym słowom, przemyśleć je dobrze, często do nich powracając, i rozważając je w rozmowach z samym sobą? Czy zastanowiłeś się nad nimi poważnie? Ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca naszego. A cóż dopiero, jeśli chodzi o człowieka, o wielu ludzi, o Twoje dziecko, twoją żonę, Twojego męża. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Czy wiesz, ile włosów miałeś na głowie? Czy wiesz, co stało się z każdym z nich? A on wie. Są ponumerowane, zarejestrowane i Bóg prowadzi tę całą ewidencję. I w tym właśnie duchu, w tym sensie przemawiają do nas umacniające diarę słowa Mateusza, 10 rozdział 28 do 31 wiersza. Jak wobec tego cenisz to wszystko, co spotkało cię dotychczas? I co spotka Cię jeszcze w przyszłości? Czy zechcesz odpowiedzieć mi na to pytanie? Słowa wszystkich języków świata nie wystarczą, aby wyrazić nieskończoną wielkość i doskonałość podstawy, na jakiej opieramy pewność, że zawsze i w każdej sprawie możemy trwać w odpocznieniu Bożym. Nie jesteśmy również w stanie wyrazić, jak wielkie będzie to odpocznienie w Bogu, gdy dzięki wierze serca nasze stopią się w jedno całość z takimi słowami, jakie czytamy w Mateusza 10 rozdział 28 do 31 wiersza. Chwała niech będzie Panu na wysokościach i tu na ziemi. Amen. 11. Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię. Mateusz 5,5 Na te słowa zwraca się mniej uwagi, jednakże one właśnie są szczególnie godne uwagi. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy walki właśnie między jednostkami przybierają na sile jak nigdy dotąd, kiedy szerzy się przerażająca rządza władzy i toczą się obłąkańcze wojny między narodami. W rezultacie żadna z walczących stron nie uzyskuje absolutnie nic z tego, o co to czy boje. Natomiast łagodni, cisi i pokój czyniący ci, którzy pozostawiają wszystko w dobrotliwych rękach Boga, nie spierając się i nie walcząc o nic, ci posiądą wszystko na własność. Cudowne rozstrzygnięcie, cudowny wyrok. Od którego nie ma odwołania do wyższej instancji, ponieważ taka nie istnieje. Przypomina mi to pewne opowiadanie z podręcznika szkolnego. Dwóch chłopców posprzeczało się o znaleziony orzech. Każdy z nich uważał, że ma do niego prawo. Jeden dlatego, że spostrzegł ten orzech. Drugi ponieważ podniósł go z ziemi. Nadszedł na to starszy od nich chłopiec i zaproponował, że rozstrzygnie spór. Wziął orzech i podzielił skorupkę na dwie połowy, wyjmując ze środka jądro. Chłopcu, który pierwszy poszczek orzech, dał jedną połówkę skorupki, a temu, który podniósł orzech, drugą połówkę. A jądro powiedział, wkładając je do ust, należy się mnie, ponieważ rozstrzygnąłem wasz spór. Było to rozstrzygnięcie sprawiedliwe i, że tak powiem, w bożym duchu w całkowicie harmonii ze słowami z Mateusza 5.5. Rozjemca zasłużył sobie na zjedzenie jądra, a obaj przeciwnicy warci byli najwyżej tego, by otrzymać po połówce samej skorupki orzecha. Pomyśl tylko, jakby to było, gdyby dzięki żywej wierze w słowa Piotra. Kobiety mogły dziś własnym życiem składać żywe i ważne świadectwo o tym, że można zyskać we własnym życiu i w życiu innych ludzi, zdobiąc się niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. 1 Piotra 3, 4. Gdyby tak właśnie postępowały, zamiast dążyć do panowania i dominowania, gdyby przestały ustawicznie przeciwstawiać się, sprzeczać, z własnymi mężami i z innymi ludźmi o rozmaitsze drobiazgi. Pomyśl tylko, jakby to było. My, którzy wierzymy, odchodzimy do odpocznienia, porzucając te wszystkie głupstwa. Czy postępujesz tak samo? Jeżeli nie, to przygotuj się, aby też tak uczynić. Czas nagli. 12. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Rzymian 8:28. Dlaczego więc i po co to wieczne niezadowolenie, które panuje na świecie? Ten jaskrawy brak spokoju w dniach niepowodzenia, niedoli, nieszczęścia. Przecież to niemożliwe, abyśmy byli przeciwni temu, co służy nam ku dobremu. Mamy Słowo, i Słowo to jest prawdą. Ale oto smutny fakt. Albo nie kochamy Boga i wtedy cała sprawa upada sama w siebie, albo nie mamy żywej wiary w słowo i wtedy nie przyda się nam na nic ono, tak właśnie jak napisane jest w Hebrajczyków 4:2. Wiara w słowo czyni cuda. Sprawia, że czerpię nieustannie korzyści i zyski z kontaktów z wszystkimi ludźmi i ze wszystkiego, co mnie spotyka w życiu niezależnie od tego, co to jest. W doczesnym życiu nie możemy sobie tego dokładnie wytłumaczyć, jednakże Bogu niech będzie chwała. Możemy tego w doczesnym życiu prawdziwie doświadczyć. Tak, tu w tym życiu słowo to ma wielką wagę. Trzynaście. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Efezjan 4:31. Weź ten wiersz jako przykład i przemyśl, starannie jego treść. Przeczytaj go parokrotnie i zastanów się nad nim, porównując z tekstem, który tu rozważamy, z odpocznieniem Bożym. Co znalazłeś w tych słowach? Mówią one o tym, co jest najjaskrawszym przeciwieństwem tego wszystkiego, co może być nazwane odpocznieniem Bożym. Jakież niewyobrażalne korzyści i poczucie wolności stają się udziałem tych, którzy przez wiarę wchodzą do owego odpocznienia. Iluż nieprzeliczonych, zakłócających pokój grzechów, Pozbywamy się dzięki temu, że doprowadziliśmy naszą popędliwą, głośno krzyczącą duszę do uciszenia, jak to uczynił Dawid. Jak dziecię, odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. 14. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Psalm 23, pierwszy, drugi wiersz. Bądź tak dobry i przeczytaj te słowa Pisma dokładnie, długo nad nimi pomyśl. Jeżeli uważasz się je za prawdziwe i twoja wiara w te słowa jest żywa, to po cóż ten cały niepokój i troska, po co te wszystkie sfary? Na cóż zda się urządzanie tak niepotrzebnego, szkodliwego przedstawienia? Zwróć uwagę na ostatni wiersz psalmu: jakże trafia w sedno, jakże ogromne wywiera wrażenie. Na przekór wyobrażeniom tego świata, czytamy tam czarno na białym, że towarzyszyć nam będzie wszystko to, czego potrzebujemy dobroć i łaska. A więc nie ja będę się musiał ubiegać o to wszystko, czego potrzebuję, ale to wszystko będzie mi towarzyszyło. Dopóki będę żył. Zastanawiając się poważnie nad tym wierszem, można by sądzić, że wkrać się do niego jakiś błąd drukarski. Jednakże tak nie jest i chodzi tu o zupełnie inne błędy niż drukarskie. Po pierwsze, chodzi o to, że większość ludzi nie oddaje się całkowicie Chrystusowi, a więc stwierdzenie, że pan jest ich pasterzem byłoby w stosunku do nich nieprawdą i obłudą. Pan bowiem tym właśnie dla nich nie jest. Każdy z nich chce być swoim własnym pasterzem i chce chodzić własnymi drogami, a wtedy szukając tego, co dobre, nie znajduje się nic dobrego. To, co dobre, ucieka od nas. Po drugie, Zgodnie z prawdą możemy powiedzieć, że Słowo nic nam nie pomoże, jeżeli nie stopiło się z naszym sercem dzięki żywej wierze. Natomiast my, którzy wierzymy, wchodzimy w ten ponad wszelką miarę cudowny, pełen pokoju byt. A jak jest z tobą, drogi przyjacielu? Jeżeli jeszcze tam nie wszedłeś, uczyń to serdecznie, witamy. Jeżeli szukasz zaszczytów i poważania ludzkiego, to tym samym wykluczasz przebywanie w odpocznieniu Bożym. Jesteś bowiem stale niespokojny, zatrwożony, jak układają się sprawy? Co ten, czy ów o tobie sądzi albo co o tobie powiedział, jak masz się zachować, czy zyskać możliwie najwięcej poważania i możliwie najmniej narazić się na upokorzenia? Tak czynisz wiele niepotrzebnych próżnych wysiłków i nie masz z tego prawdziwego zysku po pierwsze nigdy nie osiągniesz takiego poważania o jakie ci chodzi zawsze znajdzie się wielu takich ludzi którym nie będziesz mógł się przypodobać po drugie nawet jeżeli osiągnąłbyś tyle zaszczytów ile tylko chcesz to wielkie będzie twoje rozczarowanie gdy w końcu Bóg sędzia prawdziwy Przydzieli każdemu należną mu słusznie część i chwały i hańby. Chwałę, która będzie nam się słusznie należała, w każdym razie otrzymamy od Boga i nikt nie będzie nam mógł jej odebrać, otrzymane od ludzi fałszywe zaszczyty z całą pewnością zamienią się w hańbę. Po cóż więc ten cały niepokój związany z szukaniem chwały ludzi? pogarsza on tylko sytuację zabiera ci resztę spokoju i nie pozwala wejść do odpocznienia Bożego pozostaw te głupie dążenia powierz siebie samego i wszystkie swoje sprawy twojemu Bogu wierz jemu wierz w jego słowo i przestawszy interesować się chwałą pochodzącą od ludzi wejdź do wiecznego pokoju niech nikt z was nie cierpi jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw, 1 Piotra 4,15 jest to powszechnie znana prawda, że w małżeństwie, poza zwykłymi cierpieniami istnieje całe mnóstwo zupełnie niepotrzebnych cierpień, a w powyższych wierszach pismo podaje nam główną tego przyczynę. Bóg nie jest bogiem nieporządku. Pierwszy Koryntian 14,33. Na tym świecie każdy człowiek również przeznaczony jest do pilnowania pewnych określonych, a nie wszystkich możliwych spraw. Jednakże grzech mieszkający w człowieku skłania go do ustawicznego mieszania się do cudzych spraw, z czego zamiast harmonii i spokoju powstaje mnóstwo niepotrzebnych spięć. Zajmuj się własnymi sprawami, a poza tym sieć cicho. Zachowuj absolutne milczenie, a wszystko będzie szło znacznie lepiej. Jeżeli na przykład autobus nagle staje, bo coś się w nim zepsuło, to dlaczego wyciągasz szyję i patrzysz zatroskany, co też się tam stało? Co chcesz tym osiągnąć? I dlaczego tyle gadasz? Widać to od razu, że brak ci spokoju. Podobny jesteś do owego wzburzonego morza, o którym mówi zajasz morza, które nie może się uspokoić, i którego wody wyrzucają na wierzch mu i błoto, jak na przykład przywiązanie do błahostek, bezmyślność, ciekawość, troskę, niecierpliwość, krytykowanie i osądzanie, gniew, niezadowolenie, gadulstwo. Tym, który wszystkim kieruje, jest Bóg, a w opisanej powyżej konkretnej sprawie rzeczą kierowcy jest doprowadzić wszystko do porządku. To nie jest twoja sprawa, pozostań spokojny, odpoczywaj w Bogu. Przybywanie w odpocznieniu Bożym jest niewypowiedzianie dobrą rzeczą. Masz na to pozwolenie i masz do tego prawo. Na morzu mówi się: Wolna od służby, wachta idzie spać, i możesz się z tego cieszyć. Niestety większość chrześcijan, w cudzysłowie, Sama na siebie sprowadza niepotrzebne udręki i utrapienia, przez to właśnie, że ludzie ci mieszają się do spraw, które ich nie powinny nic obchodzić. Zupełnie jakby chodziło im tylko o to, żeby wykorzystać każdą sposobność, uwikłania się w możliwie wielkie utrapienia. Jeżeli jesteś na przykład mężem swojej żony, to troszcz się wyłącznie o to, jaki ty masz być. Bądź silny i godny zaufania, aby ten słabszy rodzaj, Twoja żona, mogła się w dniach niedoli prawdziwie na tobie oprzeć i zaufać ci, poważać ciebie i szanować. Tego bowiem pragnie najbardziej. A przy tym bądź nieskończenie łagodny i wyrozumiały, tak abyś to Ty był zawsze tym, który jest mocny i dobrotliwy, który wszystko znosi i wytrzymuje. A ona żeby była tego świadoma. Jeżeli jednak okażesz się słaby i będziesz jej ulegał, to częściowo przejmiesz na siebie jej zadanie i to będzie bardzo niedobre. Pomieszanie zamęt i nieporządek nie są rzeczą dobrą. Lepiej by już było, gdybyś się z nią całkowicie zamienił na rolę, o ile umiesz tego dokonać. Ale do jej zadań należy również rodzenie dzieci. A tego chyba nie potrafisz. Nie, drogi bracie, nie mieszaj się w sprawy innych, tylko bądź mężczyzną. Do tego zostałeś przeznaczony. A ty, jeżeli jesteś żoną owego męża, to troszcz się o swoje zadania. Bądź cicha i łagodna, co jest całkowitym przeciwieństwem kobiety kłótliwej, którą Salomon porównuje w swych przypowieściach do cieknącej rynny. Przypowieści, 27:15 Bądź miła, dobra, oddana i uległa, roć dzieci. Do tego jesteś powołana, kochaj swego męża i swoje dzieci, i czyniąc tak, upominaj młodsze niewiasty, aby czyniły tak samo. Poświęcaj się wiernie i wytrwale, służ swojemu mężowi i swoim dzieciom. Tak to zostało pomyślane. Śpiewaj dla nich. Do tego jesteś powołana, bądź miła i czuła w sercu i umyśle, w słowach i uczynkach. Tak wypada. Z tym jest ci do twarzy. To cię zdobi, to przynosi dobre skutki, czy nie wiesz o tym? Niech żyje porządek we wszystkim. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało. Zachariusza 2,17 Umilknij przed Nim cała ziemio, Habakuk 220. Tak, zamilknij. Im prędzej, tym lepiej. Pozwól dojść do słowa Panu, aby zapanowało dobro. Wszystko, co sam myślisz i czujesz i tak nic ci nie pomoże. Przeciwnie. Szkodzi ci tylko i przeszkadza i pogarsza sprawę. Twoje cielesne ramię nigdy nie będzie w stanie dopomóc w realizacji dzieła Bożego. Jest tylko ciężarem i przyczynia się do opóźnienia. Dlatego napisano: Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Przypowieści 17:28. Im prędzej zamilkniesz, tym wcześniej i ty i inni usłyszycie głos Boży. A to właśnie jest konieczne. Jakże znamienne są słowa Izajasza, bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić. Odczuwanie braku, niepokój, brak spokoju. Jedni odczuwają brak tej czy innej rzeczy, inni brak tego czy innego człowieka. Wszyscy oni mają w sobie niepokój. Doskonałość leży w nieustannym przebywaniu w odpocznieniu Bożym. Jeżeli pragnienie otrzymania tego, czego nie mamy, nie zostaje zaspokojone, jesteśmy rozczarowani. A to oznacza po prostu bunt przeciwko Bogu, chociaż w niektórych wypadkach można słusznie powiedzieć, że jest to bardzo łagodny bunt. Ale w każdym razie pozostaje to w sprzeczności z odpocznieniem Bożym. Pozostaje również w sprzeczności, na przykład, z tym drogocennym słowem: Panie, z pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niczym mi nie zbywa, nie pożądam niczego innego, ani niczego ponad to, co mam. Od iluż trosk, pragnień, udręk, utrapień, niepokojów, uwolnieni zostajemy przez to, że ukrzyżowani jesteśmy z Chrystusem, podobni Jemu w Jego śmierci. Tym samym wchodzimy przez wiarę do Jego odpocznienia, jakiś spokój. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Psalm 42, wiersz 6. Jeżeli omijasz Boga, jeżeli nie jesteś w Chrystusie Jezusie, to masz rzeczywiście powód do smutku i niepokoju, łakniesz Boga i tęsknisz do Niego. Jeżeli jednak jesteś w Nim, to dlaczego jesteś smutny i niespokojny? Czy chcesz znowu od Niego odejść? Jesteś zdenerwowany. Co jest tego powodem? Nic innego jak grzech, plugastwo i cielesna samowola, które jeszcze w Tobie pozostały. Cóż innego mogłoby Cię niepokoić? Jakiż dobry wpływ ma spokój zewnętrzny na nasz duchowy byt. Jak mądrze jest kroczyć, brew wszystkiemu, drogą krzyża i śmierci, coraz głębiej i głębiej pogrążać się, dzięki żywej wierze, w odpocznieniu Bożym. Do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, napisano w liście do Hebrajczyków. Czy ty również, drogi przyjacielu? 1 Koryntian 10:13 To jest również jeden z najważniejszych, najbardziej istotnych wierszy, który mocen jest poprowadzić tego, kto weń uwierzy do zwycięskiego życia w Chrystusie Jezusie, we wspaniałe, nieustanne odpocznienie Boże wśród wszelkich możliwych trudności, ucisków i niedoli. Pomyśl tylko. Nie było w naszym życiu jeszcze żadnej ludzkiej pokusy, która okazałaby się zbyt wielka. Sam Bóg, Ojciec, gwarantuje, że również w przyszłości nie spotka nas nic takiego, co byłoby dla nas zbyt trudne do przezwyciężenia. Cóż więc mogłoby stać się przyczyną naszego niepokoju, troski, lęku, zniechęcenia itd. Tak, jeżeli wierzysz w to słowo, możesz zupełnie spokojnie iść na spotkanie przyszłości. Nie musisz nigdy opuszczać tego Bożego odpocznienia, przenigdy. Nie istnieje ku temu żaden powód. Chwała niech będzie Bogu. Zakończenie. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja marność nad marnościami wszystko marność. Kaznodzieja 1:2 wszystko jest marnością i nie daje żadnego pożytku pod słońcem kaznodziei 2.11 odnosi się to do wszystkiego co doczesne. Jeżeli chodzi o sprawy doczesne, to nie można niczego zyskać ani stracić. Wszystko, za czym uganiają się ludzie, o co kłócą się i walczą, nie jest warte jednego spojrzenia, dlatego właśnie nie ma żadnego powodu do grzeszenia, do niepokoju i braku spokoju. Jeżeli nic co dobre, nic co złe na tym świecie nie jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi, to znaczy, że wszedłeś do prawdziwego odpocznienia Bożego. My, którzy wierzymy, wchodzimy do tego niebiańskiego wiecznego odpocznienia. I odpocznienie to staje się coraz większe i coraz głębsze. Tak, w samym centrum wrzawy tego świata mamy spokój wewnętrzny i odpoczywamy od dzieł swoich. Hebrajczyków 4:10 i oddziel innych ludzi. Bóg pracuje nad nami, i celem tej pracy jest wprowadzenie nas w Nim do Jego odpocznienia. Wielką pomocą jest dla nas uświadomienie sobie o co tu chodzi. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Hebrajczyków 4:11.